Hej, witam Was bardzo serdecznie na kanale DTHTH. Dziś zapolujemy sobie na kojoty na północno-wschodniej ćwiartce wyspy White Heart Island. Jestem w trakcie robienia jednej z misji na kojoty, która polega właśnie na upolowaniu kojota w północno-wschodniej, przepraszam, w północno-zachodniej części tego rezerwatu. Więc udamy się wzdłuż wyznaczonej trasy, aby dostać się do tej części rezerwatu. Tam musimy uprowadzić naszego kojota. I mam nadzieję, że ten odcinek pomoże wielu graczom The Hunterze, bo wiele osób pyta się, gdzie jest właśnie północno-zachodnia ćwiartka mapy, bo wielu graczy nie może znaleźć tego miejsca albo nie zna konkretnie tego miejsca. I to są te dwie ambony plus to wzgórze i całe wybrzeże. Tam podczas stworzenia sesji na grze jednoosobowej stworzyłem się, zrespi się tam kojot, którego będziecie musieli upolować. I tak, kojoty, które... O, odezwała się relikwent samca. Nie, jelenia czarnego jest tego. Upolujemy sobie go po drodze. Kojoty, które tam przywabicie lub spłoszycie i zabijecie, tam nie będą liczyć się wam do misji. Tam na stronie Wiki The Huntera możecie sobie przeczytać, że musi kojot, którego tam musicie zabić, musi się tam zespić. Więc no, nie można sobie pójść na łatwiznę. Nie, to nie będę wam przedłużał. I spotkamy się już przy tym jeleniu. Jak widzicie, znaleźliśmy naszego jelenia. Ja się zastanawiam, czy używać łuku. No i tak musimy się dostać na tamtą połowę, więc nie ma co marnować czasu. Użyjemy bardzo skutecznego sztucera 30L, EU, umany. O, jelej nas widzi. Jak widzicie, bardzo potężna broń. Nie tyle potężna. Na jelenie czy na jakąś, powiedzmy, zwierzynę większą, typu jelenie szlachetne, czy wapiti, bardzo, bardzo fajny sztucer. Spokojnie położył to ciekawe zwierzę na miejscu, tak z, powiedzmy do 150 metrów, powyżej 150 metrów to nie jest zły, ale trzeba dobry strzał oddać. Mamy bardzo ładnego maka, tak? Nawet dziesiątaka. No jak widzicie, penetracja tego sztucera jest no, na jedynie dość potężna. Nie będę robił zdjęcia, bo to nie jest mój największy. Więc widzimy się dalej w trasie. Postanowiłem, że wrócę na lasiczówkę i zabiorę psa. German Pointera konkretnie. Bardzo przydatny piesek, jeśli chodzi o polowanie na jakiekolwiek zwierzęta. Nie licząc klasy dłużej, ponieważ ten pies umożliwia nam znalezienie wszystkich praktycznie jeleni w grze. Do tego dochodzą jeszcze indyki, kojoty, lisy, wszelkie ptactwo. No i widzicie, tutaj mam pieska 49 level, prawie 50, czyli maksymalny. Postanowiłem, że pomoże nam w sumie znalezienie kojota w tej czwartce, żeby nie było problemu. Figunek, jaki widziałem ze sobą, to standardowo Parker Python, to jest coś na cicho. Polownikiem z pinami. Tak jak wcześniej mówiłem, 30 RU, 30R RU i pistolet 10 mm automatyczny, bardzo, bardzo przyjemna broń, bardzo ją serdecznie polecam. Potrafi spokojnie przebija wapiti z 80 metrów na jedno puco, a inne zwierzaki to po prostu masakruje i nie dość, że to jest 10 mm, które spokojnie przebije tam kojota na wylot czy coś, to jest jeszcze automatyczne, więc no,
Na blisko, jeśli macie jakieś stado czy dwa zwierzaki na blisko i chcecie szybkie strzały oddać i mocne, bardzo polecam wam ten pistolecik. Tego co pamiętam, 20 naboi w paczce, do magazynka wchodzi 9, więc macie ponad 2 magazynki z jednej paczki. Jeszcze mam powiedzieć, jestem no, w sumie jednym z trzech właścicieli kanału DTKDETH. Postanowiliśmy z kolegami, Tomkiem po prostu, którego już pewnie znacie z innego odcinka, jeszcze jest z nami jeden kolega, Danbu, że już mamy przegrane kilkaset godzin w tą grę. Ja osobiście gram ale prawie 5 lat. Z przerwą półtoroczną mam w tym momencie ponad 8400 Hunterscora, ale to i tak o niczym nie świadczy, tylko świadczy to o tym po prostu, że widać, że osoba dużo grała, ale to czy zna jakieś właśnie podstawowe informacje, taktyki, czy po prostu zna się na tym, co wie, gdzie iść, wie, gdzie szukać zwierząt, widzi ich, rozpoznaje ich zachowania, bo niektóre zwierzęta mają po prostu swoje komplikacje zachowania. Jest w stanie w tej grze naprawdę dużo zrobić. Zwłaszcza gdy jeszcze ma jakiegoś, powiedzmy, aima, ze strzelania tam z łuków czy z czegoś, to taki jeden gracz potrafi naprawdę dużo zrobić. A jeśli chodzi o takich graczy, którzy grają w grupie, załóżmy ja i tam chłopaki, to nieraz po prostu wychodzą takie pieniądze tam z tych polowań, że wiecie, każdą rzecz praktycznie możemy kupić. Ale ten system, który w tym momencie jest, tym CSS-em, on nie jest zły. Mógłby być lepszy, bo te niektóre zwierzęta po prostu są tak nieopłacalne do polowania. Weźmy na przykład takie kaczki czy gęsi, które mają maksymalnie 40 CSS-a, chociaż wiem, że ich dużo lata, to wiem. Ale w porównaniu na przykład do takich bezpławców, gdzie one mają maksymalne 80, to jest naprawdę duża różnica, bo godzinę czasu na gęsiach możecie zrobić sobie, załóżmy tam 1000, ale w godzinę czasu na bezpławcach, jeżeli jesteście sami, to możecie nawet zarobić ponad 2000. Innym sposobem bardzo fajnym na zarobienie GM-sów w grze jest robienie po prostu misji i dzisiaj właśnie się na tym skoncentrujemy, ponieważ widzicie, upoluję jednego kojota i dostanę za to 700 GM-ów, a za 700 GM-ów to mogę sobie kupić tak na szybko przejść ponad 10 paczek amunicji do jakiejś broni. Więc misje naprawdę bardzo dobrze wymyślili z tymi misjami, ponieważ dużo ludzi po prostu olewało te misje, gdy jeszcze nie było systemu, powiedzmy to free to play. I trzeba było kupować te nieszczęsne emsy. A teraz te misje po prostu nabrały znaczenia i jest sens je robić. Mamy tutaj łańkę czarnogęstego. Nie wiem, czy ją będziemy ściągać, czy nie. To w sumie nie jest nam potrzebna. A jakąś misję zrobiłem. A, podróżnicy na wyspie Whitehorse Island. To może kiedy indziej. Ale tak, udajemy się dalej do północnej kwiatki. Myślę chyba, że zostawimy tą łańkę w pokoju. Wybrałem tą mapę ze względu na to, że się robię misję na Wapiti i potrzebuję znaleźć 14 Wapiti, co nie jest wcale takie proste. A tutaj mam i Kojoty, i Wapiti, więc dwie rzeczy na raz. Mamy tutaj dwie delikwentki. Jedna z odchodzi, a druga jest tu na dole. Więc spotujemy, to już za fabicy wylewa. Wchodzimy do mnie, żeby po tę samogłość. O, gdzieś z zasięgu parkera Pytona jest, gdyby się zatrzymała, abym oddał strzał. No i łania wpadła.
Jeśli chodzi o jakieś zakupy podstawowej broni, to mogę wam naprawdę polecić Parkera Pytona. Warto na niego pozbierać. Jest drogi, naprawdę, bo prawie 20 tysięcy GM-sów trzeba nazbierać na sam łuk z celownikiem. Chyba, że nie jesteście, jesteście dość wyćwiczeni, żeby po prostu nie korzystać z tego celownika z pinami, ale ten celownik z pinami bardzo ułatwia sprawę. To ten łuk dla początkujących, to jeszcze nie bawił się bronią cięciwową, a która ta broń w tej grze naprawdę robi bardzo dużą różnicę, bo nie poszycie wszystkiego po kolei, możecie wyciągnąć tyle zwierząt, to tak, to polecam najbardziej bardzo ten łuk. Wiele osób mówi też o pulsarze, tylko że pulsar nie ma dalmierza, ale też jest bardzo dobrym łukiem, tylko że do niego trzeba mieć trochę więcej umiejętności. On ma statystyki takie same bodajże, tylko różnica jest taka, że nie nakładacie strzały, jak teraz w tym momencie, tylko strzała zostaje włożona i szybciej naciąga łuk, to definitywnie, niż Parker Pyton. Tam jest różnica, nie wiem, ilu milisekund, ale widać to i czuć. Więc po moje oko to albo ten łuk, Parker Pyton, który jest też bardzo często potrzebny do misji, i to wielu misji, ewentualnie kusza rewersyjna, ale to już z lunetą, bo ma większy zasięg, większą penetrację, szczerze powiedzmy naprawdę. I nie ją buja i możecie się przede wszystkim z nią położyć, więc jeśli widzicie tak jak mnie bujało tym celownikiem na tej łemi, tak troszkę, to możecie wybrać kuszę. Jest troszkę głośniejsza, ale nie aż tak. Może to jest różnica 5-10 metrów. Odcinek o takich broniach, które się tam powiedzmy przydadzą i które są dobre dla graczy podstawowych, czy broniach, które warto kupić, bo jest na nie dużo misji, to zrobimy może kiedy indziej. A teraz po prostu przejdziemy dalej i spotkamy się powiedzmy gdzieś niedaleko tej ambony. Nasz pies właśnie znalazł kojota i zaraz spróbujemy go zlokalizować. Bawimy się może w jakimś miejscu, chociaż zaraz sprawdzę, czy jesteśmy na pewno w strefie, żeby zabić misję, bo nie chcę ryzykować, że to jest jeden kojot w tej strefie i go zmarnować po prostu. Jeszcze brakuje nam tak powiedzmy 100 metrów mniej więcej do wejścia do strefy, gdzie powinna się aktywować misja. Więc postaramy się odejść kawałek od psa. Oj, ta mapa coś się dzisiaj włącza. I żeby nie spłoszyć kojota, ponieważ kojoty są bardzo, nie aż tak płochliwe, ale Halo? są płochliwe. Więc zaraz widzimy się, gdy pies albo gdy ja znajdziemy tego kojota. Jak widzicie, znalazłem tutaj sporo śladów kojotów zapewne. Więc mamy tutaj samą batachę. I jest właśnie śledzić jednego z kojotów, które są na pewno na wybrzeżu, jak możecie zauważyć na Hunter Mate, tam ma pies ma GPS, więc możecie zobaczyć gdzie jest w tej momencie. Tak myślę, że możemy postarać się dotrzeć na tamtą ambonę i polować tego kojota z tamtej ambony, o ile będzie taka możliwość. I myślę, że do tej misji użyjemy właśnie 10 mm, żeby pokazać wam jak brzmi i jak wspaniale z niego strzela. Kolejnym plusem tego celownika też jest to, że plusem minusem nie ma niestety mety jak większość rewolwerów, ale za to ma celownik Red Dot, kolimator. Jakiegoś przybliżenia nie ma, ponieważ to jest kolimator. O, grzybek. Ale jeśli chodzi o polowanie z jakiegoś bliska czy ambony, to daje się. Tak, te kojoty definitywnie ruszają za ambonę, więc my postaram się dostać na ambonę. Postaram się zawadzić tu. Mam nadzieję, że zaliczę na tą misję. Pierwszy raz ją robię. Nie ruszałem od dawna. Nie ruszałem misji na kojoty. Oho, mamy łańcuch pod ambonem. Ja się dowiem, czy my się dostaniemy.
Łańcuch odchodzi, więc spokojnie się dostaniemy na ambonę. O, tam jest druga. Postaramy się opanować tego kroka z ambony. Aby się nam te łańki tylko nie spłoszyły. Bo będzie niedobrze. Zastanawiam się, czy nie zacząć wabić tych krotów. Bo ten pies cały czas idzie i idzie. A jak nam uciekną, to będzie... No właśnie. Pies wypatrzył kojota. I ja też już go widzę. Teraz, a nawet jest... Nawet dwa. Teraz się dowiem. Samica, więc nic specjalnego. O, ho, ho. Mała to wataszka. Musimy się dostać na ambonę. I użyjemy 10 mm. O, no jakie chętne. Zaraz też sprawdzę, czy mogę użyć 30 R na kojoty, ale raczej bo jestem, czy raczej jest dozwolony w ten kaliber. A jeśli jest dozwolony, no to w razie jakby nie padło więcej, czy gdybyśmy jeszcze była możliwość ściągnięcia jakiegoś, to spokojnie go użyjemy. Teraz się dostaniemy na oponę i zaczniemy bawić. Zdaje się stanowisko ambonia. Wyciągamy wabik. Zaczniemy zaraz. Sprawdziłem. Niestety nie mogę użyć 30R na kojoty, ponieważ jest to za duży kaliber. Ale zostaje nam 10 mm, którego na pewno mogę użyć, bo już nieraz korzystałem z niego właśnie na tym rezerwacie, tylko że wtedy chodziłem na indyki i po prostu coś mi potrzebny po prostu pod ambonę, a nie był to indyk. To wyciągałem 10 mm i po prostu strzelałem. Widzicie, jeden kojot już do nas idzie. Na pewno to jest samica. Tak, samica. Zrobimy jeszcze raz, może więcej się postanowi z nami zaprzyjaźnić. To byłoby miło, bo nie chcę marnować tutaj tych kojotów, bo to też są bardzo fajne pieniążki za kojoty. No to wspaniale. Melanistyczny kojot. To nie jest codzienność. To nie jest codzienność. Oj, no co ten celownik się włącza? To już jest coś. O, niestety poszyła nam się koleżanka, więc musimy strzelić do tego kojota. Chociaż on się jeszcze nie spłoszył, więc poczekamy, niech odejdzie bliżej. Teraz jest drugi, z lewej. Nie chcę ryzykować, że straci tego monistycznego, wiecie, więc strzela. Niestety tylko jeden kojot, ale może znajdziemy resztę i spróbujemy je upolować. Uff, melanistyczny kojot. Tego jeszcze nie mam w swoich zasobach. Mam tam jakieś różne łociate, albinosy. Ostatnio upolowałem dwa mękusy. Jedno podejście mam nagrane, więc mogę wam wrzucić. Niestety dźwięk tam był taki troszkę, bo nie włączyłem mikrofonu z powrotem. I pisałem z jednym z nowych ludzi na Discordzie, więc będzie trochę taki bajzer, ale najśmieszniejsze jest to, że spotkałem tego mungusa przypadkiem i miałem tylko pompę z loftkami, czy mogłem go zabić, więc musiałem się bawić troszkę w podchody. Dobrze, nie będziemy zwlekać, więc podniesiemy tego kojota melanistycznego. Ma strzał idealny. O, jakiś wybitny nie jest, ale melanistyczny, więc... O, i misję widzicie nam zaliczyło. Więc zrobimy sobie też wspaniałe zdjęcie. Taki okaz nie trafia się często. Ostatnio Tomek od nas z kanału opolował melanistyczną łanię wapiti. Niestety tego nie nagrywaliśmy. A my wyciągniemy nasz pistolet i wybierzemy jakąś pozę.
Która by tutaj wybrać? Łowca jeleni raczej nie. Spokojny raczej też nie. Tutaj raczej go nie podniesiemy. Tej pozy za często nie używam. Ale tak myślę, że chyba ten zmęczony myśliwy będzie najlepszy. Więc tak prezentuje się nasz kojot. Bierzemy filtr. No to zazwyczaj wybieram nasycone, bo ponieważ te kolory tutaj hunter są chwilę ładniejsze. Chyba, że mam coś, coś specjalnego, coś co jest większe niż to co ja mam, więc wybieram albo sepię, albo da Vinci. Ponieważ lubię te takie właśnie klimaty. Czarno-biały nie jest taki ładny w tej grze, filtr, tylko tamte dwa. Że takie historyczne po prostu są zdjęcia, więc mi upamiętniają to co mam największe. Widzicie, 30 pięstów. Więc tak myślę, że zaraz sprawdzę jaka jest następna misja na Toyoty. Jeśli jest dość prosta, to zrobimy dwie. A jeśli nie, to spróbujemy znaleźć jeszcze jednego kojota i ubić następnego, upolować następnego. Napuszczę psa. Jeśli coś znajdzie, to się widzimy za chwilę. Sprawdziłem następną misję. I niestety potrzebny jest do niej rewolwer 44, którego nie mam przy sobie. I jest to dość długa misja, ponieważ musimy polować aż 5 samic kojota. Nie muszą być na jednym polowaniu. Ale tak jak mówiłem, nie mam rewolweru 44 przy sobie w tym momencie. Więc myślę, że upolujemy jeszcze jednego kojota i chyba na tym zakończymy. Więc jeśli macie jakieś pytania do nas, do mnie, czy bądź do członków właśnie, do moich przyjaciół z DTKP. O, nie dobrze, kobiety z przygami. Chyba się cofniemy i zaczniemy go bawić. Jeśli macie jakieś pytania, to spokojnie możecie zadawać je w komentarzu. W opisie filmu na pewno zamieszczę Discorda naszego. Jeśli chcielibyście po prostu wejść, z nami pograć czasami, niedobrze. Kojot nas wyczuł, albo nas zauważył, ale na szczęście się jeszcze nie spłoszył. Więc mnie serdecznie zapraszamy. Będziemy na pewno w przyszłości organizować zbiorówki, nawet może jakieś konkursy do wygrania, bo na pewno będą jakieś ensy może, załóżmy 500. Kursów możecie się na pewno spodziewać i może nawet zrobimy jakąś serię z, powiedzmy, trofeów osób, które będą na Discordu, na Discordzie. Jest ten kojot, zaraz go szybko, żeby go popatrzeć. On sobie upolował. Pytanie, czy on będzie chciał z nami współpracować. Opobieg na lewo. Ale się zastanawiam, czy on reaguje na wabik, czy po prostu sobie postanowił, że to pójdzie w lewo. Ten pies jest bardzo przydatny, on nawet pokazuje wam, kiedy zwierzę was wyczuje, czy was zauważy i właśnie informuje was tym takim pisknięciem. Ja niestety nie widzę tego kojota, ale się postaram go znaleźć. Chyba się postaram cofnąć na ambonę, ponieważ tutaj mam taką pozycję, że ten kojot, ja go nie widzę, a on mnie widzi i czuje. O, widzicie, samica się wyzwała. Ja to jest nie będę markował, ponieważ za niedługo pewnie skończymy ten odcinek. W przyszłości na pewno będą dłuższe odcinki, dzisiaj jest taki odcinek, powiedzmy, odcinek na luzie. Miałem ochotę zrobić tą misję. A tak jak mówiłem wcześniej, wielu ludzi się pyta często na grupach czy na innych social mediach, gdzie po prostu gdzie jest ta północno-zachodnia kartka wyspy. Więc już wiecie. Jak kojot podchodzi, my staniemy i go strzelimy.
I widzicie. Bardzo fajny pistolet. Zaraz wam pokażę penetrację, ponieważ ten strzał był nareszcie w torsa, a nie w mózg jak poprzednim. I zobaczycie jaką penetrację na kojoty w takiej właśnie niewielkiej odległości, bo to chyba niecałe 20 metrów było, o trzeci level, nie wiem. Tak, 23 metry, jaką ma penetrację, widzicie, przebiłem go aż w łopatki i trafiłem w wątrobę, ponieważ ta łopatka w tej grze to... Oj, CSS00? No to właśnie, ostatnio w tej grze... Niestety, bo niestety pojawiły się takie błędy, że niekiedy zwierzę ma 0 CSS-a. I to jest u mnie pierwszy raz, ale spotkałem się właśnie, że u wielu graczy tak jest. I nie wiem, czy to jest błąd gry, czy po prostu twórcy ostatniej aktualizacji coś mogło im umknąć, ponieważ były problemy z aktualizacją na podczas indyków, jak weszły nowe modele indyków. No, niektóre błędy powróciły i może to się po prostu zepsuło wtedy. Tak, nie ma tutaj nic, ponieważ strzeliłem tą dziesiątką. I tak sobie myślę, że wrócimy na leśniczówkę, tam się pożegnamy i pokażę wam jeszcze jak szybko strzelny jest ten pistolet. Tylko załaduję nową paczkę. Więc widzimy się na leśniczówce. Jesteśmy już na leśniczówce. Tak wygląda przeładowanie w tym pistolecie. Jak klasycznie, jak w kolcie. A teraz pokażę wam jak szybko robię strzał z tego pistoletu i jaki jest do miary celny. Widzicie, 11 naboi, jak szybko poszło. A, 9 naboi, przepraszam. Zbytnika opadu jakoś on nie ma, bo widzicie, tutaj mogę wejść w środek. Czy nawet na... Oj, oddech się skoczył na tamtą tarczę. Też praktycznie w środek trafić. Nie testowałem, jaki jest konkretnie opad tego rewolweru, pistoletu. To nie rewolwer. Ale jak widzicie, do 30, na 35 metrów spokojnie możecie strzelać prosto. Jeszcze sprawdzimy na 45. Szóstkę trafiłem, ale chyba celowałem zbyt wysoko. Tak. Ale widzicie. Spokojnie ten rewolwer na 45 metrów możecie używać. I co? Tak myślę, że to tyle w tym odcinku. Zasubskrybujcie, zalajkujcie i pamiętajcie. Jeśli chcecie jakieś informacje, czy macie jakieś pytania, możecie zadać je w komentarzu, a my na pewno na nie odpowiemy. Nawet jeśli... zapraszam też serdecznie was na naszego Discorda. Tam możemy pomóc wam w jakichś misjach, czy udzielić rad, więc nie ma co dalej zwykać. Do zobaczenia. I widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję.